Cześć, witajcie. Mrużę oczy, bo naparza mi w nie słońce. Dziś jesteśmy w trochę innej scenerii. O, tak ładnie sielsko. Szkoda, że nie przesyłamy zapachów. No, ho, 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 ho. Pan z miasta. Ho, 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 ho. No, to cień od kamery mi się robi. No trudno. W każdym razie przyjechaliśmy właśnie tutaj w te moje, powiedzmy, rodzinne, chociaż to tak trochę naciągane strony. Nie no, mam tu babcię. Przyjechaliśmy załatwić parę rzeczy z księdzem. Jutro się widzimy, mamy ze sobą już wszystkie dokumenty, czyli te papiery ze stanu, Urzędu Stanu Cywilnego. Mamy też jakieś nasze akty urodzenia, akty bierzmowania, o tak będzie mi wygodniej chyba. No i co? No i właśnie, jutro będziemy wypełniać całą tą papierologię, dlatego że ksiądz, który jest proboszczem na parafii, jakby na terenie której będziemy brać ślub, ma jakieś tam zobowiązania, w związku z czym będzie wyjeżdżał i żeby mieć spokojną głowę i móc przekazać gdzieś tam obowiązki, nie stresując się, że coś jest niedopilnowane, ogarniamy to już teraz. Co w sumie powiedziałabym, że chyba jest całkiem spoko, co? Bo już będzie z bani. Już będzie wszystko gotowe. No mamy tu piękne słońce, piękne pola, cisza, spokój. Mamy też Andrzeja, który, co tam ma Andrzejek? Mamy druna. Jej. Ale ty, Kasia, też masz taką fajną torbę. Tak, to prawda, no możesz zaraz pokazać, ale wzięliśmy sprzęt i mamy nadzieję, że ponagrywamy coś fajnego. W dalszym ciągu gapię się w podgląd zamiast tu w kamerę, ale może kiedyś się tego nauczę. U Andrzejka był taki film, w którym otwierał... Jak to się nazywa? O Boże, do DJI Fly More Kit, czyli zestaw baterii dodatkowych z hubem do ładowania do drona. Tak. I była tam taka oto torebunia. Dokładnie, tak. Tak się składa, że torebeczkę mamy taką szarą, zamówioną z AliExpress, ona jest taka sztywna. No i Andrzej stwierdził, że woli w tamtej sobie przechowywać drona, a ta torba jest ekstra, bo mieszczą się tu wszystkie graty nasze, które nosimy, GoPro, jakieś dyktafony, mikrofony, baterie, inne tego typu rzeczy. Zacięłam się, przepraszam, ale stoi na drodze, bałam się, że samochód będzie jechał. No, więc kozak w sumie, bo to jest takie dosyć poręczne. Ale dość gadania. Idziemy pooglądać te piękne widoczki, takie sielskie, swojskie, z góry. Thank you.
Wyszliśmy z domu uskuteczniać przygodę rowerową. Andrzej wziął sztrucelka, mimo że wujek w sumie mówił, żeby wziął porządny rower. Ale stwierdził, że pojedzie na tym. Mój rower jest ładniejszy. Ale to nie wiem, czy go... O, nie mam go jak pokazać, to może potem Andrzej go nagra. Mamy druna! Cały czas się powtarzam, ale to ekstra zabawka. Więc będziemy jeździć. A dronik będzie nas nagrywał. Takie będziemy mieli piękne ujęcia. Andrzej, ujedziesz z tym koksem? No, odpalam dron radar, odpalam drona. Mam nadzieję, że się nie rozbijemy. Oby funkcja śledzenia działała dobrze. Witamy się z wami już w piątek. Jesteśmy w Płocku i przyjechałam na makijaż próbny do ślubu. Będzie mnie malować Paulina. Już jeden miałam, ale chcę zrobić jeszcze jeden mały teścik. Więc pewnie coś wam pokażemy z tego, co powstanie na tej mojej buzi. Wczoraj, słuchajcie, mieliśmy mieć spotkanie z księdzem i do niego nie doszło, ponieważ ksiądz się rozchorował. No, wszyscy wiemy na co. Nie będę mówić, bo chyba tutaj nie można takich brzydkich słów używać. Więc tak, jest na kwarantannie i nie mogliśmy się z nim spotkać. Więc przejechaliśmy się, no i było miło, sympatycznie, spotkaliśmy się z babcią, ale nie załatwiliśmy tego, co mieliśmy załatwić. Ale dzięki temu mam dzisiaj koszulę, bo wczoraj nie użyłem. No właśnie, Andrzej się dotlenia, jakby mu było za mało powietrza. A ja szukam, idę i szukam, która to będzie klatka, bo przyznam, że nie pamiętam. I to będzie tutaj? Nie, jeszcze dalej. No, więc widzimy się zaraz, jak już albo będę piękniejsza, albo jak będę w trakcie upiększania się. Ja to zrobiłam. Tak, no. Piękne mam te oczy. Nawet w podglądzie widać, że się takie niebieskie zrobiły. Takie morsko-niebieskie, nie? Tak, polecamy Paulineczkę. Pięknie jest. Pięknie jest. Witam się z wami już z auta. Schłodzona od klimatyzacji. Nie wiem, jak wam się podoba. Ja jestem zachwycona efektem. Miałam już jeden makijaż próbny, ale miałam też bardzo ładne oko. Też oczywiście w złotach, ale ono było trochę delikatniejsze i chciałam spróbować czegoś mocniejszego, no więc spróbowałyśmy. I ja jestem zachwycona. Andrzej też twierdzi, że moje oczy w tej wersji wyglądają bardziej wow niż w tej delikatniejszej. Więc będę miała ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o decyzję, jakby jaki finalnie zrobimy makijaż w dniu naszego ślubu. No jest pięknie, Paulina jest w ogóle super osobą. Na pewno wszystko napiszę wam w opisie, w sensie zostawię namiary. Paulina maluje w Płocku, ale też dojeżdża do klientów i właśnie jakby ja na taką usługę się zdecydowałam, że to ktoś przyjedzie do mnie, w tym przypadku właśnie Paulinka, i będzie nas ogarniać na miejscu, tak żebyśmy się już nie musiały stresować żadnymi dojazdami. Będę się szykowała ja, moja świadkowa, moja mama, żona naszego świadka, także będzie co robić. Powstanie na pewno tego dnia masa pięknych makijaży. Już nie mogę się doczekać, powiem wam. Dwa miesiące zostały dzisiaj w tym makijażu, już tak w ogóle czuję, że Boże, to zaraz, nie? I znowu będę tak pięknie wymalowana i będę miała na sobie tą suknię, o której tyle czasu marzę. Ojku, nie mogę się doczekać, naprawdę. Wow, jestem, o, tak się sobie podoba, moje oczy są takie ładnie niebieskie. Ale sobie prawie komplementy w ogóle, jaka jestem dzisiaj dla siebie miła. To aż nie w moim stylu, ale naprawdę jestem zachwycona tym, jak wyglądam. Piękna jestem po prostu. Tak to jest, znaleźć kogoś, kto się zna na swojej robocie i zobaczcie, co może wyczarować na tej naszej twarzy. Pełen profesjonalizm, jestem zachwycona. Naprawdę, no nie mogę się doczekać, aż finalnie zobaczę już za dwa miesiące siebie z włosami, w sukience, właśnie z tym
makijażem, no i z Andrzejem w pięknym garniturze u boku. Cóż to będzie za dzień, prawda, Andrzejku? Andrzejek skupiony? Bo jedziemy na jedzonko. Byliśmy tu kiedyś z polecenia Pauliny i Adriana, jak to się nazywało? Burata, tak? No. Byliśmy w Buracie i ponieważ bardzo nam smakowało, to wracamy do niej znowu. No, w zasadzie to już podjeżdżamy, więc zaraz będzie jedzone. Wow, no nie mogę się na siebie dopatrzeć, ciągle patrzę w podgląd i dzisiaj to już nie jest zadowolenie, dlatego że podglądam, czy się mieszczę, tylko po prostu patrzę, jak jestem ładna. Ale ekstra. No. To widzimy się zaraz i pokażemy wam, co takiego pysznego będziemy jeść tym razem. Andrzeju, co wcinasz? Bułkę. Czekadełko dostaliśmy, ale jak ładnie wygląda. Bułeczki i to chyba takie pesto bazyliowe, prawda? Tak. Andrzej ma kawkę, frappę. Smaczna? Mhm. Ja mam lemoniadę, ale w jakim fajnym tym... Jak to się nazywa? Ja bym powiedziała, że to jest słoiczek, ale to nie jest słoiczek. Taka butelka szklana, ale bardzo urocza. Andrzeju, chcesz coś ogłosić światu? Będę jadł. A co takiego? Penny. Nie penny. Przez dwa N, to jest bardzo ważne. Jakie masz to penny? Truflowe brałeś, sosem, tak? Truflowym, no. Pięknie wygląda i uwaga, to mój kurczak z makaronem. Pięknie wygląda, a jak pięknie pachnie. Słuchajcie, tak. Żałujcie, że tak. Nie możecie tego poczuć. Z wyglądu to trochę zazdro. Troszeczkę, tak? Ale spoko. Może najwyżej się zamienimy. Nie. Zobaczymy. Ja będę miał miejsce na deser, a ty nie. Wiesz ty co? Zawsze mam miejsce na deser. Zawsze. No. Bierzemy się za jedzenie. No znowu w samochodzie. Byliśmy na jedzonku i było pyszne. Andrzeju, smakowało ci? No. Bardzo dobre było. A jak porcja? No taka duża, bym powiedział, że jeszcze deser bym na siłę wcisnął, ale jestem najedzony, a już mi strasznie burczało. Już mi tak ściskało w brzuszku, że już mi o niczym innym nie myślałem, tylko o jedzeniu. Tak, moja porcja była jeszcze większa, ale było pycha, naprawdę wszystko było pyszne. No natomiast Andrzej stwierdził, że kurde, skoro zawsze masz miejsce na deser, to dawaj próbujemy i no jednak muszę przyznać, że wymigłam. Jestem cienki Polek. Myślałam, że dam radę, ale nie. Uuu, jaka piękna wisełka, pokażę wam ją. Płock to takie ładne miasto. Tylko szkoda, że te barierki tak zasłaniają. No, ale ślicznie tu jest. I teraz jedziemy do cioci i będziemy chillować. Ja dzisiaj będę siedzieć jak najdłużej w tym makijażu. Może powinniśmy do sklepu pójść. Po co? Coś kupić, jakieś picie czy co? A no w sumie nie pomyślałam o tym. To najwyżej się podjedzie. Tak, to zagadamy ciocia, czy czegoś potrzebuje i w razie czego pojedziemy. A ja dzisiaj mam właśnie taki plan, żeby położyć się jak najpóźniej spać. No bo oczywiście chcę to przetestować, temperatury są straszne. Więc ten makijaż jest poddany naprawdę ogromnej próbie. Prezentuje się w dalszym ciągu pięknie, mimo tego, że jadłam. Więc jest dobrze. Podeszłam jeszcze tu do okna, żeby się wam pokazać. No w zależności od tego, czy światło jest białe, czy żółte, ten makijaż oczywiście prezentuje się ciut inaczej, ale w każdej odsłonie uważam, że jest boski. Już parę telefonów poszło, żeby się pokazać i myślę, że zdecyduję się na takie ciemne oko. Bardzo mi się podoba. Nero dostał prezent. Nero, co ty dostałeś? Piśnie ci, czy nie piśnie? Zadowolony szaszeł? Fajną masz zabawkę. Super, pilnujesz swojej zabawki. Już nikt nie zabije się, możesz działać. No. Co ty masz? O! Piście! Szaleństwo! Uroczy, co? Będzie kryz, teraz bym upiszczała. Witajcie w sobotę. Na działce od rana pracę. A w zasadzie w domu od rana pracę. Ja, słuchajcie, wczoraj zmywając makijaż, starałam się to zrobić tak delikatnie patyczkami do uszu, żeby zostawić sobie te rzęsy. I co prawda trochę zmigrowały w nocy, ale ogólnie trzymają się całkiem w porządku. Więc dzisiaj będę jeszcze taka ciut ładniejsza, jeśli chodzi o oczy. Mamy piękne słońce, robi się bardzo gorąco.
Ale może pójdziemy się przejść na spacer nad jeziorko, bo jest tuż obok. No i jesteśmy na miejscu. Taki piękny, ładny. O Boże, taki ładny teren tu jest. Wszystko zadbane. Są place zabaw, jest plaża, ale mamy Adidasy. Ciekawe, czy się w tym piachu nie zakopiemy. Ale damy jakoś radę. Chcemy dojść do wody, żeby polatać. No to prawda, jakoś wcześniej tego nie było. No ale jest sezon taki typowo letni, był weekend. Wczoraj był tu, jak on się nazywa? Malik Montana, tak? Był koncert, także była gruba impreza. No, a teraz jest cisza, spokój. Więc wykorzystamy ten spokój, żeby polatać. Miało być śniadanie i potem spacer, a było śniadanie i potem leki przeciwbólowe. Trochę się gorzej poczułam, więc jesteśmy już w samochodzie, wracamy do domu. Takie te nasze przygody weekendowe. Bardzo Wam dziękujemy, że nam towarzyszyliście. No i do zobaczenia w kolejnym vlogu.